troszkę pizga. Mówisz? Furious! Z tym to kurna fajnie, wiesz, oni w środę rano oddali. Aśka w domu pracowała, to przesłała mi pieniądze i w GoRide zamówiła i w czwartek już oddali, znaczy ten, w czwartek już rower był.
ale to po jakimś strasznym rzeczy miałem tamtym. No. Ale takie jakieś boki mają łysy.
chcę robić, szczerze? Ta. Jeszcze nie. Pierwsza jazda w terenie na tym. Na szynce? Na szynce? No właśnie, boję się zawiśnięcia na tym. Ja nie wiem, co. To co? Ale co teraz mi koło to mnie zabuksowało? I nie dobrze, że bym tylnął koło. A pewnie trzeba mi się podnosić.
No. Kurwa.
A nie masz zawsze ciekawego? Sypu tam nie masz? Głoda? Tam masz sprężynę taki. Kurwa. Klucza chyba to nie jest. My fight is one who needs a girl. Boom, boom, knock you out. You knocked me down. Who's laughing now? Boom, boom, knock you out. My fight is one who needs a girl. Boom, boom, knock you out. You knocked me down. Who's laughing now? Boom, nic nie widzę! Zaparowałem. O kurde! Wyciągnięcie zajebiste! A flaki do góry poszedł.
Dobrze, tylko mi kurwa, co to zrobiłem w szafelku, takie ostre w prawo. No. Nie wiem. Tak kurwa nie mogę się zrobić w prawo. Co ma robić? Wjeżdża? Wjeżdża. Wjeżdża. Kurwa, nic nie widzę. No bo jedź drugi. Co? To ci powie, co uszło, tak? Aha. A ty przybiłeś się, czy po prostu ten? Nie, tak się odjęła się, tak? Odjęła się, tak? Nie, jeszcze, bo można jechać, tylko nie potrzebuje. W ogóle to dojrzeć, trzeba teraz po prostu upadać. No, ostry. Co macie takie? Czyli go gadnę.
No aż tam mówiła, że ten, jak będziemy kazać, żebyście tak na obie. Adrian, jak nie masz obiadu, to spadaj. Inna jazda, nie? Po asfalcie. To jest zarobiste, że... Tak. 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 A potem jak się przechodzuje z żonę, to zaczynają ten wychodzić ludzie. Potem zaczynają po prostu z wózkami. I potem prawie, że już się robi taka alenka. Zaakceptowana już ścieżka, nawet jak to, przecież to nie było tak, nie? No. Tam jakieś gołęzie stoją co do tego, gdzie jeden, drugi, trzeci. I potem po prostu już idzie. A zaczyna się takie duże, które są wypracowane. Przez jeden przejazd, na przykład przez drugi. A potem co robi, jak się rozwiązuje. To kurwa wszystko trzymać. Nie, to na tyle nie było. Nie, kolega sobie złożył taki rower do dojeżdżania zimą do pracy. Nie wiem, to jest taki rower supermarketowy, który ktoś tam miał, bo to nie jest stary rower. Ale zrobił z jednym tylko biegiem. Takim bardzo lekkim biegiem, bo to nie jest to mała to mała to jest bardzo mała. To jest bardzo mała. Jak jest to na breja, no to 20 na godzinę on jest w stanie tym jechać. Tylko że wtedy wkręci jak komuś. Ale ma jeden bieg, nie ma tych przeżytek, które się brudzą. Łatwo to wyczuć. No, no i nie szkoda potem, bo po zimie wywala łańcuch, wywala te zębatki, kupuje nowe za grosze po sobie, tak? No bo jedna zębatka jest tańsza niż cała kaseta na przykład. I jest gotowe, a główny rower stoi PKP. Ja sobie. Tak, to jest to, co jest.
można tutaj na wyłączyć, ale wystarczyłoby po prostu umyć, tylko że kontrolera wiedział, to nie było tak zrobić, to znaczy wjeżdżał z tego, będzie sobie przyjrzał, no to te, no to wiadomo, że wtedy warto przejść na mocę, bo na to, żeby to się nie wyjść. Ja zresztą wydawałem się właśnie tego, żeby umyć rower, jak mamy na pewno nie wiadomo. Chyba najlepsze to jest to, że 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 jest to, to jest taki mały, taki skrzydła, to jest podrodowy. Z pompą? Tak, taki pomp, ale ja mam to słabo. Na to będzie to na kombinacie, ale w ogóle z tego ryzyka to też, to nie musi być tak. No to na Balkanie mam. Biorę sobie warek 320, rozcinam, dokładam. Zolką przejdę za to, żeby mi się nie podziło. No to po prostu na balkon. Ty też ja mam taki duży balkon, nie? No to chyba, a rower na korytarzu. Więc ty masz zamknięty korytarz, możesz zostawić rower na korytarzu, tak? No bo ja tam zostawiam, bo... A nas jest taki przechodni. Tak, to was to jest coś innego. Właśnie ciekaw jestem, jak ten dom wyglądał, ale chyba tam zawsze były zamykane drzwi. I tam u ciebie? No. Na każdym piętrze chyba jest, no? Nie komar tam, żeby pierdzielić. Nie mam to, nie? Baran wymienił, no. Wypada? Co? A co, wczoraj jeszcze woda, ale ty się nie zajmowało. A pytał u ciebie na pewno, że ktoś będzie jeździć, czy ktoś jeszcze wszystkich, no. Ja tam pytałem, no ale gdzieś tam, to jest nie zadowolona. I to ci dał mi to, bo to jest nie zadowolona. No i potem pobiegła, no. Mówi, dobra, będzie na pewno, że ktoś nie zadowolona, ale no, będzie na pewno. No to jest tam tego, nie wiem, to jest. Nie, no to jest to patrzcie, to muszę potem cały wahać, rozkręcać i czyścić, bo się włosy dostanie, a ja jestem pedant i ten. No po prostu mi się naturalnie nie jest. No wczoraj przynajmniej przestało przez chwilę padać, nie? Dzisiaj to jakoś tak, o 16 chyba mi przez to padać. Nie, to pierwsza to było, że nie jest tak? Nie to liczyłem, że to jest. Komara pognałeś? Nie, to nie. Ostatnio 18 hit było pogoń straszki. Dojechaliśmy, ale już tutaj tym wracaliśmy, mieliśmy jeszcze tutaj kółeczko, a ja nie, dawaj to pomóc. On tak się napierdzielał. Co, jechać czy na pogaduszki?
Dobra, trzeba będzie zaraz się ruszyć, bo inaczej jest tu zmiana. Campinas musimy się w końcu bryknąć. Ale to samochodami, czy rowery? Nie, no ile są? 12 kilosów? No to stąd możemy rowerem jechać. No ale ja tutaj mam 16 km. A ty nie masz tego bagażnika, żeby nas przytomnąć? To jakimś metrem czy coś, nie wiem. No. No, tak. No. No tak, bo można metrem. No tak. Siadasz tam sobie przy metrze mociny. Zresztą metrę mociny to jest jedno z takich popularniejszych miejsc do takich wypadów. Do takich wycieczek ogłoszonych publicznie. Osób, kto ma blisko, to też na kołach, to nie na metry, i wtedy można 80 czy 100 czy więcej zrobić. Wszyscy mają to rozmawiać. Ale ten, ale kiedyś żonę zacząłem aktywować, żeby się odczyniła na rower. Tak to potem sporo dzieje jednym i drugim. Dzieciaki zawoziliśmy do dziadków. I jej się nie chciało marnować tego czasu. No bo już zaczęło mi się przednie koło podnosić. I bałem się, że zrobię... To co? Ale głównie... My tyby. Ostatnio, to wczoraj co pojechał, wymienił koła na my tyby. Kurwa, nie pojebało was! Spadła! Nie będę z tego zjeżdżał! Będę się ten pery zatrzymałem. Ja muszę przeżyć do października. Mam pozwolenie, po październiku mogę się zabijać. Teraz nie mam zębów, rąk, nóg i łana. Ale winy podobne na co? Wszyscy, no?
No, teraz kurna postaliśmy trochę, ja trzeba się zimno robić. Ale widzę, że Adrian, te opony strasznie kijowo zachowują się w jakichś takich ostrzejszych skrętach. Oni tak jakby, nie wiem, na boku słaby bieżni mają. Ja nie popłynąłem ich w ogóle. Te Maxisy miałem jakieś wrażenie, że jakoś lepiej. To może też kwestia tego, że większe koło i wcale nie jest szersze. No, jest szansa na końcu. Jestem.
walczą ze swoimi lękami, skręcą w prawo. Co? Miłe.
us since we were 17. You know where truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question. How many times will you learn the same lesson?
Czy zawijamy? Dzisiaj pokonała mnie jedna górka. No to zakręty, kurwa, ale to w prawo strona się nie liczy. Ale to ma, ono było małe, ale to jaka strona. No? Tak to? A nie, już kurwa, źle powiedziałem. Dobra, nieważne. Wydało się ta górka stroma i jest na przykład asfaltowa albo wyglądowa, ale to się nie pasuje. No, to na wyglądowa. A. No długa. Na wyglądowa jest w tym no. To jest to jest to można po prostu się to wjazdy? A, to nie wiem, no. Od tej strony. Taka mała... Takie słupki są na niej? Tak, tak, tak. I ona jest krótka dosyć. No. Tak jak się jedzie na północ jakby. Tak, tak. Tak jak już zajeżdżamy do Pęci, skręcamy w lewo, nie? Jedziemy w stronę północnego. Aha. Ale jest różnica tu. No i jest pytanie. Piątki. Siata. To sobie taką plamę skierowałem, bo nie? Bo tam nie chciałem na nim jakoś super zarabiać. Nie. Kurwa, nie fano. Ja z tym mogę pojechać. A jeśli to wiem. No nie, ale jest też różnica na pewno. Ale ona w sumie nie może jest. Nie wiem, co jest. Ciężki bieg i sobie tak nieśpiesznie pedałuje. Bo no to jest, że ja najwyższy bieg to rzucam tylko z górki. Ale właśnie, no nie? A co było dla niej? Dostaję na średniej to boku z tyłu. A ja informacja, że zaraz będzie pod górkę, to szybko z tyłu zrzucę się, póki sobie się da. A właśnie, a propos przerzutek, jak to kurna zmienia przerzutki? Górka, nie ma problemu. No tak, ale słyszę, że ten zasięg strzela? Strzela, no. No bo ta jest sprzęgło za zasięgnięte, dlatego mocniej i mocniej ten. Aha. A to nie od tego, że zmienia się cały czas podałujesz przed przerzutkiem? Czy ja wiem? Powinieneś robić tak, że naciskasz pedały, no. Naciskasz dźwigienki i to chwilę to wszystko spuszcza. Same pedały jest na troszkę wolniej, gdzieś się zmienia i wtedy do tego znowu kolejne parę pedałów. Mimo, że ja mam zmienić, to nie ma to wtedy. Tak, to nie robię tego pod odchodzeniem.
Dałby się na podwórku jakiś szlałcik. Kurwa, korekę zgubiłem. Nie, wiesz co, to jest kontaktowe, nie zawsze to zrobię, ale tutaj zawsze siadam i wiesz, nic nie ma nic, to jest to, co wiesz, nie ma nic, to jest to, co wiesz, nie ma nic, to jest to, co wiesz, nie ma nic. Zobaczcie, coś jakiegoś domu chyba jeszcze nie. O, kałuże się, dobra, można rowerem. Kałuże. Przekaż siebie. Czternaście, znaczy stąd, z tym nie, co dojeżdżamy, no to prawie 15 mam. Ja tam kurwa patrzę na tętno, 160, 170. O, ja kiedyś widziałem 191. U siebie? Tak. To jest takie, że zaraz się zatrzymam, bo... No to jechać minutę albo gdzie. Widziałeś wczorajszą produkcję? Nie, wiesz co, nie miałem czasu. No, a, nie, bo... Na YouTubie. Ty nie wysłałeś linka, bo... Ja też na imprezy jechałem, do której tam się na urodziny. Aha. A potem wróciłem, to już... Już byłeś tam. Zapomniałem, ja właśnie obejrzę, ale obejrzę sobie teraz. Najlepsze jest to, że ja mam ten... No tam kartę graficzną z jakimś zintegrowanym badziewiem. Jak naciskam alt, żeby zrobić jakąś polską literę, to mi kurwa wyskakuje... Wyskakują jakieś okna i nie robi się litera, nie? I tak... Przydusiłem tego alta, wyskoczyła mi tabelka, jeszcze raz piznąłem i zrobiłem kurwa byka w tam w wyrazie, a dopiero kapnąłem się jak ten, zrenderował, a renderował 4 godziny. Ue. Jak na YouTube'a wrzuciłem, chyba 3 godziny czy 4 też godziny wrzucał na YouTube'a. Także mówię, a chuj tam. Ale YouTube to skompresował, tak? Że... Nie, ja kompresowałem tym swoim programem. I później przesłałem 24 giga na ten, na YouTube'a. A, to z tych 24 giga to YouTube skompresował, czy to jest... Nie, no to właśnie ten, po skompresowaniu wyszedł 24 giga, ten film. To nieźle. 14300, dobra.
Średnia prędkość 13,63. To lepiej jak ostatnio. No, ostatnio było 12. Omijałem teraz takie górki, których nie wiedziesz i ominąłeś tą fazę chodzenia dzięki temu. Nie ma tego składowej wynikającej z tego. To co, wpadasz na obiad? Nie, ja muszę dojeść tam resztki, bo to żona przyjeżdża za 3 dni, jak zobaczę się to... To jeszcze musimy się po drodze ten, na rower wybrać, bo później jak już ten dzieciaki będą, to już tak nie wyjedziesz, no, nie widzisz nic, co? No nie, będę jeździł na rowerze, no może nie codziennie, ale tygodnik na pewno. No. W tygodniu trzeba będzie się jakoś w tym ogarnąć. Coś w ten weekend mam zajętego, ale się nie mogę sobie przypomnieć co. Tak, my w piątek tego wesele, nie? Wieczorem. W sobotę. Zostajecie tam na noc? Nie, w sobotę Aśka ma tą, panieński. No, ale w czwartek mamy kurwa przymiarkę garnituru. Jakie to w ogóle zajebiste. Najpierw byliśmy z moją mamą, nie? Myślałem, że ja ją zniosę, a później poszliśmy z Aśką mamą. Jaki to był hardcore. No, myśleliśmy, że już wiesz, miał być w zasadzie do odbioru garnitur, nie? No ale rzeczywiście zauważyła, że coś tam jest nie tak. A to na miarę się tyczy, ale czy nie, poprawiany. Poprawiany, aha. No. I kurna, sporo pieniędzy w sumie na ten garnitur, a goście wiesz, łachę robią, oni trzeba było wziąć garnitur na ten, na wymiar. No kurwa, no. Takie podejście, nie? Zapłaciłeś, to już się bujaj. W szczególności, że oni biorą pieniądze za poprawki, to też im powinno zależeć. Nie wiem, dziury. Oh.